Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Marcin Lewandowski, jestem dyrektorem Klubu Sosnowego. Bardzo się cieszę, że możemy Państwa dzisiaj tutaj gościć i oczywiście zapraszam do częstszego odwiedzania nas w tym miejscu. Może, żeby nie przedłużać, oddaję już mikrofon Pani Magdzie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że pomimo pogody, nie to będę z tej perspektywy przepięknej, pomimo odległości dla niektórych znaczące, jednak udało nam się zgromadzić w tak miłym, sympatycznym gronie. Zanim rozpocznę rozmowę z Magdą, chciałabym tak króciutko ją przedstawić. Magda jest artystką wizualną, dla której najbliższe są malarstwo, grafika i nowe media i design. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków oraz członkiem wspierającym OW ZPAP i Artystycznej Grupy Młodzi Sztuką. Jest kuratorem wystaw, animatorem wydarzeń kulturalnych oraz akcji charytatywnych. Jest także publicystką, redaktor naczelną i właścicielką portalu kulturalnego Art Imperium oraz inicjatorką akcji społecznej Power Off. Magda, skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie sztuką oraz talenty malarskie? Czy to jest jakaś scheda genetyczna, jakieś z domu wyniesione upodobania? Skąd to wszystko się wzięło? Z domu to raczej nie, chociaż może po prostu nie wiem o talentach rodzinnych przodków naszych. Aczkolwiek moja starsza siostra zdecydowanie tak pięknie rysowała, Agata, że mnie onieśmielała jako dziecko. Także może jednak jakieś talenty rodzinne są, ale przede wszystkim pasja. Pasja od zawsze, wrażliwość na piękno zarówno natury, jak i właśnie sztuki. I wszech nas otaczający zdecydowanie na to miały olbrzymi wpływ. Sztuką zajmujesz się od dawna, malujesz też od dawna, ale dopiero niedawno zdecydowałaś się, aby te swoje obrazy pokazać publicznie. Dlaczego tak długo zwlekałaś? Czemu to trwało tyle czasu? Rzeczywiście maluję od 2001 roku. Sztuką jako działaniami artystycznymi, kulturalnymi, projektami na różnych płaszczyznach. Zajmuję się od jakichś 10 lat, a pokazuję swoje prace rzeczywiście od niedawna. Myślę, że po prostu musiałam do tego dojrzeć. Uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, co robię i chyba też musiałam troszeczkę przeorganizować swoje życie, żeby mieć na to czas, bo to wymaga czasu. Wymaga wyciszenia, wymaga uwolnienia się od właśnie jakichś, nie wiem, codziennych emocji. Notabene w drugą stronę sztuka, szczególnie abstrakcja, mi w tym pomaga, dlatego że ekspresja, której wymaga wymalowanie malarstwa abstrakcyjnego, powoduje u mnie mega wyciszenie i tak totalnie jak medytacja. Zresztą już czasami o tym wspominam. No właśnie, często mówisz, że kiedy malujesz obrazy abstrakcyjne, najważniejszy jest dla Ciebie proces tworzenia, czyli rozumiem, że to jest to, o czym mówiłaś. A co Twoim zdaniem jest ważne w malarstwie i ogólnie, i w Twoim malarstwie, oprócz tego, o czym powiedziałaś, czyli tego procesu tworzenia? Co Twoim zdaniem jeszcze jest istotne? Trudne pytanie. Znaczy, to jest bardzo szeroki temat, szerokie zagadnienie i co jest ważne w malarstwie? No wszystko, tak naprawdę wszystko, od procesu, od koncepcji. Czasami jest koncepcja przed, czasami w trakcie, się zmienia. Poprzez właśnie proces twórczy, gdzie zupełnie inne podejście, bo to, co tutaj widzimy, to jest tylko fragment tego,
tego, co robię i absolutnie nie jest on dla mnie charakterystyczny, bo jestem i mam nadzieję, że się nigdy nie dam zaszufladkować. Ja wolałabym ciągle robić coś nowego, także zupełnie inne podejście mam do malowania abstrakcyjnego, zupełnie inne podejście do figuratywnego, gdzie dużo więcej czasu, dużo więcej wymaga skupienia, dużo większej precyzji. To wtedy nawet malowanie abstrakcji jest dla mnie cudownym przerywnikiem takiego oczyszczenia się. Także po sam odbiór końcowy, czyli efekt wywoływania emocji, sztuka powinna żyć, czyli żyje wtedy, kiedy odbiorcy na nią reagują. Tak w skrócie. Wracając do tego procesu tworzenia i tego, co powiedziałaś, że nie chciałabyś, aby cię definiować, tak? Że reprezentujesz ten czy inny malarstwa. Powiedz mi, bo właśnie, bo ty malujesz w różnych bardzo stylach. Ja może nie jestem największym znawcą sztuki, ale no z tego, co widzę. I powiedz mi, czy to wynika z jakichś emocji, czyli w danym momencie, tak? Czujesz emocje, które cię mówią, no, chcę namalować abstrakcję, a innym razem chcesz uwiecznić, nie wiem, jakiś, nie wiem, piękny kwiat, tak? Jak to wygląda? Czy to emocje, czy to jest raczej myśl koncepcyjna, coś z intelektem związanym, czy to wszystko razem? Zdecydowanie wszystko razem i wszystko osobno, czyli rzeczywiście abstrakcję maluję z chęcią dla tej medytacji, czyli oczyszczenia, i one są takim cudownym przerywnikiem dla mnie między wszystkim innym. Ale też jest ta koncepcja i tak jak już tutaj w oczekiwaniu opowiadałam o projekcie, który właśnie teraz przygotowuję, który będzie wystawiany w przyszłym roku, Boże, w tym już, mamy 2019 we wrześniu w Lille we Francji, to jest praca koncepcyjna, czyli powstała najpierw cała myśl przewodnia całego cyklu. Ja już widzę te wszystkie obrazy, mam w głowie. Już robimy sesję zdjęciową z modelką. W naszych czasach się nie maluje już raczej tak na żywo, bo kto by miał tyle czasu i cierpliwości tyle godzin wysiedzieć. Więc zdecydowanie też pojawia się koncepcja, tak? Ale gdzieś musi być w tym wszystkim jakaś intencja jeszcze i chęć pokazania czegoś na pewno pozytywnego. W mojej sztuce, nawet jeżeli ktoś się doszukuje czegoś negatywnego, co na poprzedniej wystawie się zdarzyło. Ojej, ale ty smutne masz te obrazy, takie niebieskie. A dla mnie błękity to jest niebo i woda, to jest mega pozytywna energia, ale to od tego, co w naszych głowach jest, zależy, jak interpretujemy sztukę. Więc przy mojej sztuce, niezależnie co myślimy, pamiętajcie, że ja myślę pozytywnie. Ciekawa jestem, czy masz jakichś swoich ulubieńców, nie wiem, ulubionych malarzy, którzy szczególnie ci przemawiają do serca, czy też może ulubione nurty w malarstwie, tak? Niektórzy mogą powiedzieć, nie wiem, że tam impresjonizm lubią w szczególności. Czy ty masz tego typu ulubione elementy w sztuce, czy nie? Kolejny temat w cenę. Znaczy, ja jestem klasyczną entuzjastką, w związku z czym niezależnie od okresu, o jakim myślimy, zawsze znajdę wielkich twórców, którzy mnie fascynują, inspirują. Niezależnie od techniki, niezależnie od kierunku, nie wiem, potrafię doceniać wszystkich, naprawdę. Uwzględniając właśnie, jeszcze sięgając historię wstecz, uwzględniając trudności, jakie mieli, bo my mamy teraz jako artyści dużo łatwiejsze życie, mamy wszystko dostępne, o nic nie musimy walczyć, co najwyżej o pieniądze, ale taki drobiazg, tak? Ale w sensie, że no teraz, tak jak byłam w wakacje, szlakami przemierzałam trasę, szlakami Van Gogha, i z plener wzięłam sobie leciutką aluminiową sztalugę, gdzie on miał ciężką, olbrzymią drewnianą, gdzie wzięłam sobie leciuteńkie płócienko, gdzie on musiał taszczyć deskę, tak? Gdzie ja miałam farby w małych pojemniczkach, a on musiał kombinować, gdzie ja miałam wodę w plastikowej butelce, on nie wiem w czym, rozpuszczalniki
tak dalej. I ja sobie to wszystko wyobrażałam, i kurczę, jak my mamy teraz łatwo, że to życie jest naprawdę dużo prostsze, że ja sobie sprayem wysuszającym, prawda, mogłam psiknąć na obraz i mi wysechł, a on z tymi olejami musiał, taszcząc je, uważać, żeby nie zniszczyć tego obrazu, wracając do domu na noc, tak? Bo on nie wysechł, nie miał szans wyschnąć. Olej schnie czasami do miesiąca nawet. Także zapomniałam pytania, ale... Inspiracje są wszędzie i to nie jest tak, że każdego artysty bym powiesiła obraz w domu, ale to nie znaczy, że nie doceniam, bo jeżeli, no na przykład, nie wiem, sukienki w sklepie, to, że ona nie pasuje do mojej figury, to nie znaczy, że nie jest piękna, tak? Albo pięknie uszyta, albo ma piękny kolor, także pozytywnie myśląc, u każdego można znaleźć artystę coś wartościowego. Nadal, mimo tego, że tak mało czasu masz wolnego, czy na przykład, no nie wiem, gdyby ktoś się chciał zgłosić, zgłosił do ciebie i chciałby, prosiłby o namalowanie obrazu, które miało pozdobić konkretne wnętrze. Czy zrobiłabyś to, czy odrzucasz takie propozycje? Lubię wyzwania. A tak poważnie, nie, no myślę, że nie ma twórców, którzy odrzucają takie propozycje. No jeżeli ktoś by mi chciał narzucić, co mam namalować, chociaż też nie, bo ostatnio na gwiazdkę malowałam portret małego Józia na przykład, tak? To był określony temat, ale też był w mojej stylistyce, w mojej estetyce, w mojej koncepcji, także pod tym względem tak, na pewno nie uprawiam rzemiosła. A powiedz mi, na jakie masz najbliższe plany artystyczne swoje? Ale tylko artystyczne. Jeżeli pracę też możesz powiedzieć o wszystkim. Teraz nie na wszystkich, to nie mamy tyle czasu. I nie chciałabym Państwa zanudzić, ale artystyczne mamy. Rzeczywiście fantastyczny projekt teraz jest już bardzo mocno zaawansowany, rusza w lutym. Udało mi się pozyskać przestrzeń w Centrum Praskim Koneser. Myślę, że wszyscy znają. Cudowna przestrzeń, która do niedawna była takim klasycznym, postindustrialnym, zaniedbanym rejonem. Obecnie pięknie wyremontowana, połączony nowoczesny design z pięknie odrestaurowaną klasyką. I tam 200 metrów dostałam przestrzeni przynajmniej na 2 miesiące i tam będziemy organizować jako akcja społeczna Power of Art co 2 tygodnie wystawy zbiorowe plus spotkania z książką, performancje, różne wydarzenia, także zapraszam do śledzenia na Facebooku Power of Art bądź na Art Imperium, oczywiście też będą informacje. Ja jeszcze bym chciała gorąco podziękować właśnie za patronat honorowy Związkowi Artystów Plastyków, patronat medialny, Agencja Informacyjna, Juliusz. A tu jesteś, Juliusz Erasm Bolek, bardzo Ci dziękuję. Klub Integracji Europejskiej i Magazyn Przedsiębiorcy, którzy wspierają mnie przy każdym projekcie praktycznie. KJ Art and Promotion, tak samo, agencja wspiera mnie przy wszystkich działaniach i jeszcze fajnie, bo zaangażowały się w projekty media lokalne, Linia Otwocka, Wiadomości Sąsiedzkie, Gazeta Wawerska. No i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie Wiesława Miguta, żeby tutaj ta wystawa się odbyła w klubie Sosnowym. Proponuję 2 minutki przerwy i byśmy przeszli jeszcze do rozmowy z Izą Jarską. Tym razem ja jej zadam kilka pytań. Dziękuję bardzo.